Bartek, co za wejście, raptem kilka minut na murawie i już goli, to dający prowadzenie rekordzistom w starciu z Zielonogórzanami. Gdzieś tak to jest, że nieszczęście jednego jest szczęściem drugiego. Nie spodziewałem się, że w tak szybko wejdę na boisko, ale jak widać los mi to dał i wykorzystałem to, co miałem. A los dla Ciebie jest w ostatnich kilkunastu miesiącach wyjątkowo łaskawy, ale też pracujesz na ten uśmiech fortuny, bo przypomnę, jeszcze w lutym ubiegłego roku tytuł MVP Mistrzostw Polski w futsalu młodzieżowych do lat 16. Identyczne wyróżnienie w grudniu też minionego roku wśród 20-latków, a tu takie wejście w rundę wiosenną z trzecioligowcami. Pogratulować. A dziękuję bardzo. Staram się pracować na treningach i dawać siebie wszystko. Natomiast bardziej wolałbym się skupiać to, co się dzieje na dużym boisku, niż na hali. A tak a propos dawania z siebie wszystko na parkiecie i na murawie, nie marzysz o chwili odpoczynku? Nie, chciałbym jak najwięcej grać i od pierwszej do ostatniej minuty, jeśli trener zdecyduje, że tak będzie, to będę dał siebie 100%. To pewnie nie będzie zdziwienia, kiedy za tydzień przy Cichej w Chorzowie trener Dariusz Mruzek zdecyduje być może o tym, aby desygnować się do wyjściowej jedenastki. To już może pytanie do trenera. Jeśli dostałbym taką szansę, postaram się ją wykorzystać jak najlepiej. Bohater jednej z ostatnich, bo nie ostatniej akcji, Konrad Karyta. Koledzy w szatni zdążyli powiedzieć już po zakończonym spotkaniu, że pewnie nie jeden z napastników rekordów w tej sytuacji strzeliłby wysoko nad poprzeczką. No może nie wysoko nad poprzeczką, mamy dobrych napastników. Cieszę się na pewno, że ta moja bramka dała dzisiaj 3 punkty, że te 3 punkty zdobyliśmy, bo to sobie zakładaliśmy na ten pierwszy mecz, czekaliśmy z utęsknieniem na niego. Było dużo niewiadomych, nie wiedzieliśmy jak ta nasza gra będzie wyglądała po tej przerwie zimowej. To był ciężki mecz, ale tak jak mówię, 3 punkty to była podstawa i dzisiaj je zdobyliśmy. Pierwsza połowa to wyrachowanie i konsekwencja oraz dyscyplina taktyczna w waszym wykonaniu. W drugiej połowie takim ja miałem przynajmniej wrażenie trochę więcej chaosu, ale i emocji. Myślę, że właśnie Lechia Zielona Góra gdzieś troszkę odważnie zagrała w tej drugiej połowie. Za to my w pierwszej uważam, że mogliśmy troszeczkę bardziej odważnie. Gdzieś mieliśmy tą optyczną przewagę, jakieś tam sytuacje, troszkę ostatniego podania zabrakło. Jak mówię, my mogliśmy troszeczkę w pierwszej połowie odważniej, a w drugiej to właśnie Lechia zagrała odważniej, ale gdzieś tam te ich ataki odpieraliśmy, liczyliśmy na kolejną bramkę. No i tak jak wspominałem, 3 punkty, z tego się cieszymy. Ja wiem, że minuty po końcowym gwizdku arbitra to nie jest jeszcze dobry czas na refleksję, ale jak się odnajdujecie, ta taka gorąca impresja w nowym ustawieniu? Myślę, że to ustawienie pozwala nam na to, żebyśmy dużo tej piłki mieli w posiadaniu i na pewno każdy zawodnik, który gra w piłkę, tą piłkę chce mieć, a nie za nią biegać. Dlatego dzisiejszy mecz pokazał, że dużo pracy przed nami. To jeszcze nie jest to, czego my byśmy sobie życzyli. Trener myślę na pewno też i jest nieźle, ale mówię, jest jeszcze sporo pracy przed nami.